Witajcie w czwartym odcinku z gry Bronstar Defense 6. Zobaczcie, jak widzicie, w tym odcinku zagramy sobie Deflation, czyli tryb, w którym mamy 20 tysięcy pieniędzy od razu. 31 runda i musimy wydać wszystko na raz. Pokażę wam nowego Heroesa, którym jest Gwendolin. Gwendolina. Zostawiam. Postawię sobie helikopter. Tak. Tak. Coś na kamo. Chyba, że zrobię coś takiego, że kuszę i postawię do końca takie, jak powinny być. A tutaj dam po prostu coś takiego. O! Dobra. Armor piercing dart, nie. Tu mam persuit, mam persuit. Mogę postawić jeszcze super mąkę. Postawić sobie mąkę. Mąka z chlebem. I tutaj. I na niej chciałbym dać. Większy zasięg. Blasta. I coś, co by mogło mi pomóc. W sumie wszystko by mogło pomóc. To nie wiem, dam ninja i uleczę na dyscyplinę. To jest skład, w którym pokonam. To jest czerwonego łaba. Dobra, nie wiem, jak się nazywa. Po prostu. Monkey Suit ma coś takiego fajnego, że on widzi wszystko, co jest w zasięgu innych małpek. Jako lepszy się na drugi upgrade na górze, więc ma dużą widoczność. A my zaczynamy od 33 rundy. Czyli zobaczycie, co się dzieje po 33 rundzie, czego jeszcze nie widzieliście na moich filmikach. Bo cały czas to ja na easy. To jest w sumie easy, ale Deflation. No, mogę ulepszyć. No to nie jest to rozmowa. Ja bym to kupił wcześniej. Ja mogłem. No jest chyba. Jak Moab zginął gdzieś wcześniej, to ta druga, czerwony Moab będzie też dość szybkowity. No, powoli sobie leci. Teraz nie będę nawet ulepszał, bo nie mogę. Jedyne, co mogę rzucić, to... rzucić. O, Gwendolin to jest taka małpka. Interest, pocket power, ataku, coś tam ma, no. Wiem, że może rzucać mało to łańca, robi ognisko jak... mag. Jak... ta małpka, to jest... Wall of Fire, czyli na poziomie drugim. Jedna runda przed Moabem, pierwszym. Ej, zabili. Moab zginął. Nie powiedziałbym, że aż tak szybko. Nie powinno ginąć. Chociaż... Mistrz Monkey Suba, a helipod widzi wszędzie. Więc nie wiem, czy będzie działało tak, że wszędzie będzie Monkey Suba atakował. Więc skoro ja jego patrzę i widać, że... Ale widzę, że nie zawsze. O, Monkey Kowicz, to sobie ulecimy. Tutaj jest odcinka, Monkey Suba ulecę.
Powoli to zmienia, powoli to zmienia. W razie co mamy zawsze gdzieś kurczę, to nawet zajebie zbijać. Nie wiem, gdzie się mam co link odpowiedzi. Bo tam jest 100 chyba. Jest jeden, jedno życie mamy tylko. Następnie. W sumie nie tak się ma. To jest maksymalną postacią bym może pójść za zmąki. Teraz to się zmieni. No to wtedy zginę gdzie w tej rundzie, bo nie mogę postawić tego wioski. Teraz będzie inaczej. Jeszcze mam jedno życie. Znaczy jeszcze nie mam. Będę miał. Dark Knight. Bo chcę go przetestować kiedyś. Jeszcze razem z tą rundą 12 rund i będzie czerwony mat. Teraz się trafił, nie wyrobię. Nawet nic jeszcze nie doszło do supermocy. Nie no, doszło 500 zbitych. 102, do tej doszło 13. O, ta jeszcze nie zabiła nikogo. Nie wiem, teraz 6700. Słabe balony i inne słabe balony, które nie mają podejścia do 48 prawie. Ojoj, Darzałka powoli zdobywa nowe fragi. Czy wszyscy zdobywa nowe fragi, ale ona chyba wyprzedza Monkey Soup powoli. Bo wcześniej ona mnie atakowała tam na górze, a on zabijał wszystkich. Zabijał mnie pierwszy dom wszyscy. Teraz mi się wydaje, że może być mały. Patrzcie. Już przegoniła. Dobra. Dark Małka na sharpshooterze jest mocniejsza. Wendolin nam level upuje. Na kolejnym levelu odblokuje kolejną przypadą umiejętną, tak jak każdy kurac. Tu swoje umiejętności nie widzieliście. Ale kiedyś zobaczycie. Albo kowie Firestorm, co wam pokażę, bo jeszcze wyłączę na 10 level do Boaba. Zostało tylko 5 leveli, ale... Są właśnie te najpierwsze. Ojoj, ojoj, to będzie odcinek pod tytułem pierwsza przegrana runda w Bronze Tower Defense 6. To teraz... Jakby się czyty... That from Monkey Ace... Nie... Tego używałem. Muszę się przystosować No Legend. Super małpka na pewno to nie może być. Hirosy, no właśnie. Chyba moja Hiroska też była słaba. Nie widziała kamu. Power. Coś muszę ulepszyć, chyba że nie zbieram sobie. Dobra. To było na tyle w tym odcinku. Bye bye.